Cześć wszystkim, siemanko moi drodzy, z tej strony Yuken, a przed wami już 29 odcinek z serii levelowania konta w Fishing Planet. Jesteśmy moi drodzy na delcie, ja już jak widzicie no dobijam prawie do 42 levelu, pewnie go zaraz z wami wbiję. No i oczywiście dzisiaj temat, czy karpie w nocy to jest sens łowić, czy nie. Ja już to wiem, bo sprawdziłem, potestowałem, ale od razu wam się przyznam, że bo jest wiele pytań, jest bardzo dużo pytań na łowisku, czy łowienie karpi w nocy ma sens. No bo mieliśmy metodę na łowienie jesiotra, które oczywiście łapaliśmy tylko w nocy, ale nigdy nie łowiłem karpi właśnie w nocy. Czy to na Weeping Willow zawsze łowiłem karpie w ciągu dnia, na delcie również zawsze łowiłem karpie w ciągu dnia. Macie to zresztą w poprzednim odcinku, ja wam nawet go tutaj szybne, możecie sobie zobaczyć, dość długi, obszerny odcinek na temat karpi na delcie, gdzie zaczynaliśmy i tak dalej. To na jaki sprzęt łowić te karpie, to myślę, że nagram zupełnie osobny odcinek i to będzie następny odcinek. Ale w tym odcinku skupimy się konkretnie na odpowiedzi na pytanie, czy karpie w nocy mają sens, czy nie mają sensu. Oczywiście mówimy, moi drodzy, o metodzie na duże karpie, czyli na medalowe karpie, na unikatowe karpie. I mówimy o tym, że ich nie będziemy nęcić. Tylko kwestia, na co będziemy je łowić, to od tego sobie zaczniemy. Więc haczyki proponuję wam 7-0, oczywiście bezzadziorowe, tak? Koniecznie bezzadziorowe haczyki 7-0. Ja tutaj sobie na spławik akurat słodką kukurydzę założyłem. Tutaj haczyk muszę zmienić, bo właśnie, haczyki dziesiątki, od razu wam to, moi drodzy, powiem, o co chodzi z tymi haczykami. Oczywiście, jak najbardziej, jeśli chcecie łapać unikaty, to śmiało te haczyki 10-0 są ok. Na nie bierze ryba, tylko chodzi o częstotliwość brań, czyli mówiąc już najbardziej, no tutaj mam ósemki, niech sobie powiedzmy będą, albo już zmienimy wszystkie, niech będą na 7-0. O co chodzi, moi drodzy, i groszek? Chodzi o to, że jak macie haczyki 7-0, no oczywiście czasem trafi wam się jakiś tam zwykły karpik w 5-kilogramowy, no niestety tak się dzieje. Natomiast i zaczynamy oczywiście, czekajcie, bo się zamotałem. Zaczynamy oczywiście od tej magicznej wysepki, mamy szczyt, także zaczynamy od wyspy. Zaraz wam pokażę metodę na łowienie karpi w nocy i odpowiemy sobie na pytanie, sami zobaczycie, czy jest sens łowić te karpie w nocy, czy nie. A wracając do haczyków, to jeśli zakładacie 10-0, oczywiście, że traficie medala, traficie unikata, też trafi wam się jakiś taki zwyklaczek. Tego nigdy nie wyeliminujecie w 100%. Natomiast zmierzam, moi drodzy, do tego, że jeżeli macie haczyki 10-0, 9-0, to jest po prostu, mówiąc najbardziej wprost, nuda w grze. Ja takiej nudy nie chcę, ja lubię, jak coś się jednak dzieje. I nawet wam powiem szczerze, wolę mieć te haczyki 7-0, bo jednak chodzi o wbijanie kasy, wbijanie expa, czyli musicie mieć dużo tych brań. No i widzicie, mamy 7-0, już mamy branie. Przy dziesiątkach długo byśmy czekali. Chodzi o to, że spokojnie na 7-0 złowicie fajnego medala, fajnego unikata, no ale trafi wam się, to pewnie jakiś zwyklaczek nam się trafi, około 5 kilo, tak mi się wydaje, że coś lekko idzie. Natomiast to też nie jest problemem. Wrzucamy wszystko, moi drodzy, do siatki jak leci, bo z tej siatki później przecież możecie na koniec wypuścić, prawda? Zobaczcie, mamy zwyklaczka tam 4 kilo, jest w ogóle nieopłacalne, 600-130 doświadczenia, także tam jest, bo jest. Ale chodzi mi o to, że przecież tego zwyklaczka możecie w każdej chwili z tej siatki wypuścić, jeśli macie oczywiście siatkę, a nie strunę. Pamiętajcie, że jeśli macie strunę, to ta metoda, którą wam tutaj prezentuję, no w żaden sposób się nie sprawdzi. Także tu już musicie się zastanawiać, czy ładujecie do siatki wszystko jak leci, czy tylko medale i tylko unikaty, bo oczywiście zasada jest taka, według tego, co teraz sprawdzamy, czy unikaty i medale da się trafić w nocce na delcie, tak? To jest temat przewodni tego odcinka. Sprawdzamy, czy łowienie karpi w nocy ma sens, czy one w ogóle biorą w tę nockę. Jeżeli tak, to jakie będą brały, czy da się złowić unikata? No a jeżeli tak, to w jaki sposób to zrobić. I to mam zamiar wam właśnie w tym odcinku pokazać. Tutaj, moi drodzy, jesteśmy na wysepce. Ja na chwilę myślę, że
Nawet może nie zdążę zatrzymać, bo widzicie, że cały czas się coś dzieje. Chciałem zrobić chwilkę pauzy, ale najwyżej będzie też taki troszkę dłuższy odcinek, tym bardziej, że to co wam pokazuję, no to jest też formą vloga. No, pompuję. Ale myślę, że to będzie medal, bo idzie szybko, aczkolwiek czasem jest tak, że unikat dopiero przy brzegu zaczyna konkretnie walczyć. No to pompowanie by wskazywało, że mamy unikata. A jak go już widzicie, to zresztą unikata da się, jak już wyłoni się trochę z wody, to unikata jakby jesteście w stanie rozpoznać wzrokiem, czy to jest unikat, czy nie. On jest taki bardziej błyszczący, troszkę ciemniejszy. No inaczej wygląda karp unikatowy niż zwykły. To taka ciekawostka dla was, zresztą mówiłem też w poprzednim odcinku o tym, ale może ktoś nie widział, a zresztą zapraszam, możecie obejrzeć poprzedni odcinek również z karpi, gdzie łowiliśmy je za dnia. Bo nie chciałbym też tych metod wam tutaj za dużo powtarzać. Mamy unikata jak nic, to już jestem pewien. Pytanie tylko jak dużego. No to tu już mamy pierwszą odpowiedź na pytanie. Czy karpie w nocy biorą? No macie odpowiedź, tak, biorą karpie w nocy. Czy to ma sens? Zaraz się sami przekonacie, zaraz sami sprawdzimy, no bo nie wiemy, czy siatkę nam się uda zapełnić. W poprzednim odcinku w ciągu dniówki bez problemu siatkę zapełniliśmy. Czy tu się uda zapełnić w nocce? No, tego jeszcze nie wiemy. Oj, chyba medal jednak będzie. Tak, to będzie medal, moi drodzy, niestety. Mocniejszy medal nabrał mnie. Zresztą widać było, po nim raczej nie jest taki... Raczej to będzie mocniejszy medal, chyba że bardzo, bardzo mały unikat, ale raczej to obstawiam, że jest medal. Niestety. No ale dobra. Medale też są nam potrzebne, moi drodzy, bo według mojego założenia w siatce na koniec dniówki, czy w tym momencie nocki, tak, mają być tylko medale i unikaty. Nic innego w tej siatce nie chcemy mieć. I pytanie, czy to się uda zrobić w ciągu nocki, bo to, że udało się to zrobić w ciągu dniówki, to już wiecie z poprzedniego odcinka, czy się uda. No, medal, i to jeszcze nawet nie za duży, ale 2000 kasy, jak widzicie, nie jest to mało. No nie zdążymy już rzucić, bo nam kolejne branie mamy, także jak widzicie, haczyki 7-0. Takie haczyki polecam, bo sami widzicie, no ledwo rzuciłem, coś się dzieje. No ale fakt, że to jeszcze nie jest nocka, bo to jest dopiero godzina 21. I mamy szczyt brań. To jest ta pierwsza, to jeszcze tak średnio zaliczyć do nocki. Więc dowiecie się w dalszej części odcinka, czy w ogóle te karpie nam w nocy będą brały. Oczywiście jest to też zależne od pogody. Pamiętajcie od wykresu brań, no bo jeżeli akurat w przypadku karpi ten wykres brań jest gdzieś tam na dole, no to wiecie, no to nie złowicie za bardzo. No i mamy unikata, teraz raczej będzie to unikat. Chyba że znowu nas medal jakiś prankuje, mocny, waleczny. Brania są. Metoda pierwsza taka, że jesteśmy na wyspie. Ja zazwyczaj z wyspy startuję. Jakoś tak się nauczyłem, przyzwyczaiłem, że startuję z wyspy. A to dlaczego mówię o różnych miejscówkach, to zaraz się też dowiecie, bo to w tej metodzie, którą gdzieś tam opracowałem, no metodzie na nocne łowienie karpi, no, miejscówki są nam potrzebne. To nie jest tak, że cały czas łowicie w jednym miejscu. Tyle wam mogę tylko zdradzić w tej chwili. Będzie medal kolejny, no ale dobrze, no. Kolejne 2000 kasy do przodu. Nie narzekamy na medala. O, ten taki trochę waleczny skurczy byk. Już tutaj, już kurczę go miałem, a ten mi do wody spieprzył. Halo, wracaj tu. Do siaty. Karpiku, halo, kici kici, taś taś. Kici-kici. No patrzcie, no. Co za gałgan, no. Mogłem krok w przód zrobić, ja sobie tu z wami gadam. No to czekajcie, a nie, to nic nie da, że ja sobie pójdę do przodu, bo... Wtedy mogłem iść do przodu, teraz to ja sobie mogę... No co za... Zagadałem się, dosłownie był moment, który już był mój, bo... Bo wystarczyło zrobić krok do przodu. Ale no niestety jest tak jak jest, że ja sobie z wami gadam i czasem coś się przeoczy. No dobra, mamy go. Jest medal i to wcale nie taki duży, 12 kilo, no ale dobra. Chciałem wam po prostu pokazać, dobra, to tam akurat osiągnięcie nas w tej chwili mało interesuje. Chciałem wam, słuchajcie, pokazać
Jak wygląda to na haczykach właśnie tych 7-0? Na medala przecież nie narzekamy. Fajny, fajnie, że się złowił. Czekajcie, czy się już te wędki teraz mylą i spoty, bo... Dobra, tutaj mam trochę inaczej je ustawione. Także rzucamy tam sobie na wprost. Na te markery, na których oczywiście w dzień łowiliśmy unikaty. Znaczy na markery, no markery to jest tylko takie, wiecie, plus minus, tak? Żeby łatwiej było wycelować. Tutaj przez przypadek na prawo skasował mi się marker, bo w czasie testów, słuchajcie, złowiłem unikata i skasowałem mnie ten marker, który trzeba. I gdzie rzucam na spławik, tam gdzieś plus minus w tych okolicach. Może nawet to było bardziej na lewo. Plus minus w tych okolicach też mamy marker na unikata. Znaczy mamy, no już nie mamy, ale myślę, że zaraz mieć będziemy. No i kolejne branie. Także jak widzicie, pierwsze pytanie, na pierwsze pytanie macie odpowiedź. Czy karpie w nocy biorą? Odpowiedź macie, że tak. Mamy już 30 kg karpia. W ciągu 30 minut czasu gry, to jest tam 11 minut na nagraniu, nawet tyle nie gramy tak naprawdę. I karpie idą. Nie ma, moi drodzy, tragedii. To będzie pewnie jakiś zwyklaczek. Albo bardzo mały medalowy. Ale karpie idą, czyli mówiąc prosto, ta metoda o tyle jest fajna, że jak wiecie... O, mały medal. Jak wiecie... Dobra, może teraz zdążymy rzucić chociaż. Mały medal, moi drodzy kochani. Jest... dalej. Kurde, shifta zgubiłem. Wciskałem Ctrl zamiast shift, ale udało się. Mały medal, słuchajcie, jak najbardziej. Znaczy jest opłacalny, jak siatę zapełnicie zawsze, też go można wypuścić, jak wam, wiecie, on nie przypasuje. No. To tak naprawdę możecie wszystko. Ale wracając do tematu tej nocki. Dlaczego moim zdaniem warto jest łowić w nocy, według tej metody? No, już tam zwyklaczek kompletny. Ale niech sobie będzie. Niech sobie będzie, wkładamy do siatki, później będziemy wypuszczać. Dlaczego warto łowić w nocy? Dlatego, że ten czas możecie przesuwać za darmo. Jeśli macie... Chociaż bardziej, powiem szczerze, odpowiada mi łowienie w dzień tutaj. Bardzo mi się podoba Delta, fajnie ona jest zrobiona, fajna mapa, fajne widoki, szczególnie to słońce tutaj fajnie jest dopracowane, potem jak jest zachód słońca czy wschód słońca, naprawdę wygląda to kapitalnie. No więc ja osobiście wolę jednak łowić w dzień, mi się to bardziej podoba. No ale w nocy również warto łowić, jak chcesz szybko wbijać siatę, szybko przesuwać czas, robić to powiedzmy za darmo. No to jak najbardziej łowienie w nocy ma sens. Macie też na kanale chyba 3 czy 2 odcinki wcześniej, jak przyszliśmy na Deltę, przygody z jesiotrem, którego łowiliśmy akurat z motorówki. No w przypadku łowienia karpia, powiem ci szczerze, no nie polecałbym tego karpia łowić z motorówki, z łódki, z kajaka. Wydaje mi się to kiepskim pomysłem. Nudnym strasznie, bo w przypadku jesiotra, no to jest tak, że on wam praktycznie od razu bierze i jest jakaś tam akcja. No a w przypadku karpia, no nie wiem, napiszcie w komentarzach, co sądzicie, czy łowicie tutaj karpie z kajaka. Jeżeli tak, to dlaczego, czy wam się to podoba? Według mnie to jest troszkę, tak jak mówię, nudne. No niestety, nam jakieś tam zwyklaczki też biorą, przez to, że mamy te haczyki 7-0, ale jak widzicie... No, zasada też jest taka, żeby jednak tą siatkę zapełniać, żeby szybko ją zapełniać, a żeby były te brania, a jeżeli mielibyśmy haczyki 10-0, no to no po prostu byłaby większa lipa. I to od razu wam mówię, byłaby straszna lipa. W sensie, że długo byśmy siedzieli, czekali. Nie wiadomo, ktoś z was pewnie powie, że i cierpliwy to kamień ugotuje. Ja się ze wszystkim zgadzam. Ale jednak lubię na przykład, jak się coś więcej dzieje, a haczyki 7-0 spokojnie są na unikaty i w tym przypadku nie zauważyłem różnicy
żeby założenie większych haczyków powodowało, że większe unikaty biorą. To od razu chciałem ci powiedzieć. Bo testy robiłem na haczykach 10.0 i była nawet taka cisza, że nawet średnio te unikaty brały. A jeżeli nawet brały, to i 17 kilo karpia. No w tej chwili, jak robiłem poprzednio testy na tych haczykach, na przykład bezzadziorowych 7.0, bez problemu, słuchajcie, wyciągnąłem unikata 20, prawie 1 kilo. Do tej pory to jest mój największy tutaj karp. I też widzę, że po aktualizacji bardzo dużo się zmieniło, bo no bez problemu potrafiłem tu wyciągnąć karpie 24-25 kilo. Fakt, że było to wtedy, kiedy nęciłem. I od razu właśnie a propos nęcenia. No słuchajcie, nęcenie, dopiero wam wejdzie możliwość nęcenia gdzieś tak od 46 levelu. Wcześniej nie kupicie tych składników. Tego karp rivala na przykład. To się odblokowuje dopiero na 46 levelu. Także no do 46 levelu łowicie karpie bez nęcenia. W ogóle nie wpadajcie na jakieś szalone pomysły z koszyczkami, z nęceniem. Te zanęty, które są, one nic nie zmienią w sensie łowienia ryby, czasem mogą popsuć. Bo nie wiem, czy wiecie, ale na Weeping Willow jest między innymi coś takiego. Tutaj też mi się to sprawdziło, jak testowałem na poprzednim koncie, że jeżeli źle dobierzecie składniki zanęty, to może być czasem drobny błąd, ale źle dobierzecie składniki zanęty lub będzie to zła zanęta całkowicie, to w miejsce, które rzucicie, tak naprawdę nie będą wam w ogóle te ryby brały. To jest taka ciekawostka. Serio, mam to przetestowane również na przecież miejscu w Anglii, gdzie, no, wiadomo, że tam to jest raj, jeśli chodzi o karpie. Także nie. Zanęta, jeżeli już będziecie chcieli się pobawić, po prostu pobić swój rekord, 46 level możecie tutaj nęcić i ja też tak zrobię zapewne. Od razu wam zapowiadam, że pewnie wrócę na deltę, bo wątpię, żebym tu siedział tak długo. Więc wrócę na deltę i wtedy złowię tutaj karpie po prostu rekordowe z nęceniem. Natomiast taki jest też plan, to od razu mówiłem to w poprzednim odcinku. Plan mam taki, że jeszcze chcę zobaczyć, kiedy będę mógł troszkę mocniejsze wędki mieć. Takie do 18 kilo, do 19 kilo, zobaczymy, jak tam się odblokowują. Do 20 też będzie ok. I wtedy wrócę sobie, moi drodzy, na Michigan, na szczupaki, na te szczupaki muskie, gołe. I wrócę tam po to, żeby natrzepać trochę szybciej kasy, bo tam kasa idzie jak głupia. Na pewno w porównaniu z takim karpiem idzie szybciej, no bo tam na szczupakach to też masz po 2000-3000 kasy na jednym szczupaku. Także, troszkę mi się za daleko rzuciło. Trzeba będzie podciągnąć. 34 metry, nie, to tak gdzieś około 40, 39 nawet. Także sobie mam plan pójść na szczupaki, ale też tutaj mi co chwilę to dzwoni, tam jest jakiś zaczep chyba. Iść na te szczupaki na Michigan, ale to tylko po to wrócę na Michigan, na szczupaki, żeby po prostu pobić jakiś swój rekord, być może rekord łowiska, już z mocniejszym sprzętem, z mocniejszymi wędkami. Bo jak oczywiście oglądaliście, śledziliście, to widzieliście, że w tym było kilka odcinków ze szczupaków z Michigan, gdzie levelowaliśmy konto i tam łowiłem też często z kajaka, łowiłem z brzegu, ale łowiłem bardzo, bardzo ostrożnie. Nie mierzyłem się z brzegu z tymi naprawdę największymi. Jakie tam są szczupaki, 25 kilo nawet się trafiają, 28 chyba nawet siadają. Te niskie gołe. Także chciałbym takiego szczupaka, wiecie, rekordowego. O! Dla siebie samego, dla satysfakcji, że rekord padł, chciałbym spróbować złowić. I tak samo tutaj wrócę na deltę i będę próbował złowić jakiegoś rekordowego karpia. Ale na pewno bez zanęty tego się nie da zrobić. Z tego co widzę, moi drodzy, możemy oczywiście kwestię zanęty również przetestować w nocy. To będziemy testowali i wrócimy do tego tematu. Wydaje mi się, że 46 level, zobaczymy. Byle te zanęty były dostępne. No, kolejny zwyklaczek, ale na razie się tym nie przejmujemy, moi drodzy. Mamy godzinę czasu gry.
gry w grze. 50 kilo siatki, słabo. Powiem wam szczerze, słabo, coś ta pogoda jest trochę gorsza, bo ostatnio szło to szybciej. Ostatnio szło to szybciej, to od razu wam powiem. Zaraz zmienimy miejscówkę, ale nie zmieniam miejscu właśnie. Kolejna rada. To jest bardzo istotne. Dlaczego jeszcze nie zmieniam miejscówki? A odpowiedź jest bardzo prosta, moi drodzy. Nie zmieniam miejscówki, ponieważ nie złowiliśmy jeszcze na tym spocie unikata. Zazwyczaj jest tak, że bez tego nęcenia, jak jednego unikata traficie, to już praktycznie wam na tej miejscówce drugi unikat nie siądzie. Jakiegoś medala jeszcze tam złowicie, zwyklaczki będą wam siadały, ale, ale unikata na pewno nie traficie. No i dlatego warto zmienić miejscówkę. Ten idzie mi za szybko, więc boję się, że to będzie medal, ale nie wiem, czy zdążę go wyciągnąć, wątpię. Może się uda, kochani, może się uda. Nawet zwyklak. Dobra, udało się. A tutaj jest unikat pewnie, nie? Ale by mi uciekł, by było. Nie, też zwyklaczek. Ale to nie ma znaczenia w tym momencie. Na początku tak jest, że te zwyklaczki biorą. A później, jak już mamy do dyspozycji medale, unikaty, to możemy sobie wypuszczać, wiecie. To wypuszczanie to tam jest chwila, moment. Poza tym chcemy przetestować, na ile to łowienie w nocy równa się łowieniu w dzień. Ja to chcę po prostu, kochani, przetestować. Poprzedni odcinek był o karpiach w dzień. Ten jest o karpiach w nocy. I po prostu testujemy. Tylko czekajcie, teraz mi się jak zwykle wędki pomyliły. Nie, na szczęście mi się nie pomyliły. Najchętniej łowiłbym tutaj na 4 wędki, ale żeby tak się stało, no to oczywiście musi być podpórka, która też koło 46 levelu, jak dobrze pamiętam, się odblokowuje. Także z konkretnym łowieniem karpi, takie bardziej już rekreacyjnie, bo to już wtedy nie będzie dla expa, jak będę miał mocniejsze też wędki, ale z konkretnym łowieniem karpi wstrzymuje się na 46 level. Tu jeszcze te 5 leveli mi zostało, właściwie 4. Niedługo wbijamy drugi. A teraz po prostu pokazuję wam to, co możecie zrobić na takim levelu, który macie, czyli takim 39. Chociaż ja za karpie się wziąłem dopiero około 40 levelu i łowię karpie na tych wędkach 15-kilogramowych. O sprzęcie wam wszystko dokładnie powiem w następnym odcinku. Jaki sprzęt na karpie tutaj na delcie. Ale to tak plus minus, to są wędki 15-kilogramowe i jak widzicie, dają one radę. Mniejsze wędki i karpie to raczej nie idzie ze sobą w parze. Strasznie dużo zwyklaków nam bierze, co nie ukrywam, że mi się bardzo nie podoba. Ta nocka kompletnie nie oddaje. Znaczy nie oddaje pod kątem tego, co bym chciał, bo na pewno w dniówkę bez problemu. No mogę, słuchajcie, oczywiście zaraz zmienić haczyki na 8.0, ale to może na następnej miejscówce założyć ósemki, haczyki i wtedy zobaczyć, czy to coś zmieni, bo ósemki też miałem, zazwyczaj ósemki miałem założone. Te 7.0 wydają mi się troszeczkę chyba za małe jednak, ale na pewno nie dziesiątki, na pewno nie dziewiątki, to od razu wam mówię, bo dziewiątki, dziesiątki to mam przetestowane, zresztą mogę wam to też pokazać, jakby ktoś nie wierzył, możecie sami sprawdzić, ale zakładając dziesiątki, haczyki, nawet jak macie szczyt brań, tam potrafi być 15 minut ciszy. Dobra, to słuchajcie, ja sobie zrobię chwilę pauzy. Włączę nagranie ponownie, jak wyciągnę tu unikata lub będę zmieniał miejscówkę, którą wam oczywiście pokażę. Także zostańcie do końca. No jestem, kochani, ponownie. Schodzi nam czas z tego szczytu, jak widzicie, więc jeszcze mamy taki ostatni moment, żeby fajnego unikata trafić. Nie siedzimy tam na siłę, skoro na wyspie unikat nie bierze. Przenosimy się na pomost, czyli tu obok wyspy. W międzyczasie zmieniłem, kochani, haczyki na z tym podpórką. Czyli bym zostawił tam? Nie, chyba nie. Halo. Piesza się podpórka, nie? Serio. Już nie zostawiłem tam na bank. Czasami jest tak, że jakbyście tu zostawili na przykład podpórkę, ale nie działa, tu też nie działa. Kurde, ta gra jest czasem tak pobugowana, nie? Patrzcie, nie mogę podpórki wyciągnąć. Ja
Zły jestem. No co jest? A, nawet nie można stąd wyjść. Tak jakby się ktoś dziwił, to tutaj możecie jakoś tam przejść. Pamiętam, tam się jakoś przechodziło, czy łódką się pływało, ale... Dobra, może wędkę da się wyciągnąć chociaż? Dobra, no wędkę da się wyciągnąć. Teraz się da wyciągnąć podpórkę. No, widzicie, zbugowało się kompletnie. No ale wracając do tematu, moi drodzy, skoro w jednym miejscu nam unikat nie siadał, a zależy nam na tych unikatach, no to oczywiście nie czekamy, nie marnujemy czasu, bo to ten wykres brań też ma znaczenie, aczkolwiek ta pora taka średniego brania też jest jak najbardziej ok, a pamiętajcie, w nocy możemy czas przesuwać sobie dowolnie. Moje założenie jest takie, posiedzę tu do 23:30 może max. Przesunę czas i wtedy albo wrócimy na wyspę, albo zabiorę was na trzecią miejscówkę i też trzecią miejscówką. Albo tak, pokażę wam trzecią miejscówkę, bo też w poprzednim odcinku o tym mówiłem, że ta miejscówka mi zazwyczaj nie oddawała, bo tak było, ta trzecia miejscówka, na którą za chwilę pójdziemy, kompletnie mi zazwyczaj nie oddawała. No, ale coś się zmieniło, gdzieś tam w końcu mi karpie zaczęły fajnie brać i się do niej przekonałem. Także jestem tutaj na pomoście, no myślę, że tu nie ma wam sensu dalej tłumaczyć. Mogę wam markera pokazać, a nie pokażę wam markera. W każdym razie, no tam marker jest najmniej ważny, bo tak plus minus możecie pod te przycinki tam rzucać, tak, tam jest taka lekka wnęka, taki przepływ. Tam śmiało rzucacie, tam śmiało można unikata fajnego wyciągnąć. Także tu nie ma co dalej też gadać. Jakbym tu wyciągnął unikata, to po prostu wznowię nagranie, pokażę wam. No i pójdziemy na jeszcze jedną miejscówkę, ale już powinniśmy tutaj dobić siatę do 100 kg. Bo to tak mniej więcej powinno wychodzić. Na każdym spocie około 50 kg. Wtedy wiemy, że siata na pewno się zapełni. Taki mój protip. No chociaż tu mamy trochę więcej, ale pamiętajcie, że mamy też zwyklaki, więc musicie brać pod uwagę, że na pewno będziemy je z tej siatki wypuszczali. Tu jest jedyny minus taki, że tak jak widzicie, ten spławik nam będzie uciekał, co chwilę będzie trzeba go przerzucać. W pierwszej miejscówce na wyspie ten spławik nam nie uciekał. No i coś mamy branie. Czyliby to już był unikat. I zazwyczaj jest tak, że oczywiście jak złowicie unikata, jeszcze mam medal, wpadnie, ale jak nie nęcicie i tak dalej. O nie, to już będzie najzwyklejszy zwyklak. Jak widzicie, na ósemkach, haczykach też te zwyklaki biorą, ale jest na pewno większa cisza już. Już jest to zauważalne, że jest mniej troszkę tych brań niż było na siódemkach. Nie? To już da się zauważyć, że tak. Fakt, że trochę też z tego szczytu brań schodzimy, więc na pewno tych brań już będzie mniej, bo pamiętajcie, że to też ma wpływ. Ten wykres nie jest jakby no bez powodu. No. Ale tutaj sobie połowię i po prostu wznowię wam nagranie, gdybym czasem jakiegoś unikata wyciągnął. Może to też od pogody być zależne, więc w razie wu zrobię test na następną nockę, żeby wam to pokazać, bo jak widzicie, jestem tu czwarty dzień pod rząd, a testy robiłem już w nocy. Mam pewne przemyślenia, ale tu nie do końca jakby ta pogoda oddaje. Także za chwilę się widzimy, jakbym trafił jakiegoś unikata. Dobra, moi drodzy, jestem już na wysepce. Słuchajcie, coś się zbugowało i widocznie już godzina 23 jest zaliczana do tego dołu. Teraz dopiero się to zmieniło, także nie było kompletnie żadnych brań, a my tutaj czasu nie mamy co marnować. Wiecie, tu czas jest na wagę złota, no bo to też nie chodzi o to, żeby sobie gdybać. No po prostu, no jeśli nie bierze, zmieniamy miejscówkę, zmieniamy czas i jest git. Także rzucam sobie na wysepce, tu tą miejscówkę wam pokazywałem i tego markera właśnie zrobiliśmy w poprzednim odcinku na łowieniu w dzień. Powiem wam, że generalnie no, ten wykres tak średnio wygląda tej nocy. Mi się osobiście karpie łowi lepiej w dzień, ale tematem też było to, czy jest sens w ogóle łowić w nocy. No, więc tutaj odpowiedź na pewno będzie, że no tak, jest sens. Chociaż ja wam szczerze polecam akurat łowienie karpi na delcie w dzień. Jeżeli miałbym to tak podsumować, myślę, że tej siaty no raczej nie dopełnimy. To już tak na 99% uważam, że raczej nie dopełnimy. No chyba, że stąd jeszcze miałbym się teleportować znowu na wyspę i patrząc, że z wyklakami ją zapełnimy,
No, panocka nie oddała. Poprzednie mi oddały, aczkolwiek jeśli chodzi o unikaty, to zdecydowanie no, lepiej one siadają w ciągu dnia. No bo tu chyba w siatce mamy jednego unikata, o ile w ogóle mamy. Tej nocki, bo mówię, to jest kwestia też pogody, ale możecie sobie potestować. Natomiast na pewno jesiotry oddają w nocy, bo tam przesuwamy ten czas co godzinkę, tak? Łowimy jesiotra, płyniemy w inną miejscówkę, po dwa jesiotry na miejscówkę i to jest spoko. No w przypadku karpi no raczej wątpię, że mielibyście na marker podpłynąć i od razu wyciągnąć unikata. No, możemy też taki test zrobić karpie z motorówki. Możemy. No ja powiem szczerze, że trochę wraz z dystansem możemy taki odcinek nagrać typu karpie w nocy, to wtedy tylko w nocy, bo myśmy czas przesuwali. I na każdym markerze spróbować wyciągnąć karpia unikatowego z motorówki, zobaczyć ile nam to zajmie czasu i o ile będzie to szybsze niż na przykład łowienie z brzegu. Chociaż w dzień też możemy tak naprawdę to zrobić na motorówce. Możemy zacząć w dzień, skończyć w nocy. O, taka mieszana seria. Także myślę, że nagram taki kolejny odcinek porównawczy karpie z motorówki. To może być dobrym pomysłem, ale to tak jak mówię, cały czas mówiłem, że nie polecam, ale to po prostu tak dla jaj możemy sobie zrobić, nie? Także ja nie wiem, czy tu jest sens jeszcze cokolwiek przedłużać. Może po prostu wam pokażę nagranie, jak już będę wychodził, znaczy nie będę wychodził z łowiska, będę czas przesuwał, ale jak już będę kończył tą nockę, to żeby dać wam takie podsumowanie konkretne, czy siatka jest zapełniona, czy nie. Jeżeli tak, to czym? To takie podsumowanie możemy sobie, moi drodzy, zrobić na sam koniec. Tu nawet jak coś będę wyciągał, no to myślę, że to już nie ma sensu wam tego pokazywać. I będzie mi oczywiście bardzo miło, jak zostawicie jakiś komentarz, łapkę w górę, czy udostępnicie swoim znajomym, polecicie swoim znajomym tą serię, czy moje poradniki. Będzie mi bardzo miło. Będę bardzo wdzięczny i z góry dziękuję. My się widzimy dosłownie już za chwilę na totalnym podsumowaniu tej serii, nocnej serii. No jestem, kochani, kończę tą serię. Jak widzicie, jeszcze trochę czasu zostało, ale już nie chcę tutaj tego czasu marnować. Praktycznie nie ma brań, mimo że troszkę zmniejszyłem haczyki, mimo że no nie ma tragedii, jeśli chodzi o wykres. No więc wniosek jest taki, no siatki nie zapełniliśmy. Natomiast jeżeli byś mnie pytał, czy pytała, czy jest sens łowić karpie w nocy, to wydaje mi się, że trwa to dłużej. Tak obiektywnie patrząc, łowienie karpi w nocy, żeby zapełnić siatkę, zajmuje więcej czasu niż łowienie w dzień. Więc oczywiście karpie w nocy biorą, to też zależy od tego wykresu. Ja pamiętam, czekajcie, już teraz nie widzimy w poprzedniego. No jak macie takie wykresy, na tym wykresie mi najlepiej, czyli w chmurę, zachmurzona noc mi bardzo fajnie tutaj oddawała. Bardzo fajnie mi oddawała. No jak tutaj jest ten wykres, to w ciągu dnia najlepiej właśnie łowić, bo zobaczcie, macie dwa szczyty, przez które tak naprawdę łowicie i siatkę zapełniacie. Ja tak zawsze robiłem od samego ranka, gdzieś tak do 10 godziny, jak dobrze widzę. No i później od 17 do praktycznie chwila, moment i siatka zapełniona. Także jeśli chodzi o łowienie w nocy, to generalnie ci nie polecam, bo jest dłużej. Zobaczcie, mamy 15 tysięcy, czyli to jest jakaś tam naprawdę śmiech na sali, tak? Gdzie ta siatka 25 tysięcy powinna mieć spokojnie. Kasy, expa, to już tam nie wiem ile jest, ale za wiele nie wpadło. Także generalnie łowienie w nocy możesz, jeżeli chcesz się po prostu pobawić, ale licz się z tym, że no zajmie ci to o wiele więcej czasu niż łowienie takiego karpia na przykład w ciągu dnia. Także to tyle z mojej strony. Dzięki, moi drodzy, za oglądanie. No i zapraszam do kolejnych odcinków, bo cały czas levelujemy konto. Do zobaczenia, cześć!